Narodowy pomnik w Arboretum jest pomnikiem dla wszystkich żołnierzy II wojny światowej i późniejszych, a centralny obiekt jest pomnikiem dla Commonwealth Army, odsłonięty przez królową Elżbietą II około 4 lata temu. Nasz pomnik jest drugim największym tutaj. Są tu wprawdzie pomniki dla Kanadyjczyków, Amerykaninów, Holendrów, wolnych Francuzów i innych. Praca nad pomnikiem zajęła prawie 2,5 lat. Prawie 100 ludzi pracowało nad jej projektem, 50 z Polski i 50 z Anglii. Chcieliśmy, aby wszystkie cztery odłamy wojska były reprezentowane: marynarka, lotnicy, wojsko i naturalnie armia podziemna, która jest bardzo ważna. Takiego pomnika w tej chwili nie ma, dlatego potrzebowaliśmy cztery postacie. Kobiety z pola walki, piloci z Battle of Britain, marynarze z północnego Atlantyku oraz żołnierze spod Monte Cassino. Wszyscy w swoich mundurach. Szesnaście płyt wokoło opisują fakty wszystkich wybitniejszych kampanii z II wojny światowej, począwszy od września 1939 roku do maja 1945. Większość pomników, także w Arboretum, ma tendencję do wyliczania niekończących się nazwisk. My zaś, pisząc o jednostkach, datach i faktach, uważamy, że ma to większe znaczenie edukacyjne. Tu ludzie mogą przyjść, uczcić pamięć poległych i czegoś się nauczyć. Wszyscy wiedzą o polskich lotnikach i wyczynach szwadranu 303, ale wiedzą mało o wojsku, marynarce i podziemnej armii. Jedna z ich wybitnych wyczynów była Enigma i polski wywiad. Pod koniec wojny dowódca Dunderdale stwierdził Churchillowi, że wkład polskich sił zbrojnych był bezwzględnie procentowo większością, jak chodzi o wywiad, w okupowanej Europie. My wszyscy jesteśmy dziećmi tych żołnierzy i mamy wobec nich dług wdzięczności, a pomnik w Arboretum jest okazją podziękowania tym weteranom i żołnierzom, choć niewiele z nich zostało, za zdumiewający wkład w czasie wojny, za naszą wolność i waszą.